Nauczycielka pyta Jasia. Jasiu, znasz liczby? Znam, proszę pani, tata mnie nauczył. To powiedz mi, Jasiu, jaka cyferka jest po 5? 6. Brawo, Jasiu, a po 6? 7. Super, Jasiu, a po 7? 8. Dobrze ci idzie, Jasiu, co jest po 8? 9. To teraz powiedz mi, co jest po 9? 10. Jasiu, jesteś bardzo mądrym chłopczykiem. Powiedz mi, co jest po 10? Walet, proszę pani. Kolejna nauczycielka pyta Jasia. Jasiu, dlaczego masz takie same błędy, co twój kolega z ławki obok? Proszę panią, bo mamy taką samą nauczycielkę. Mamusiu, dzieciaki w szkole śmieją się ze mnie, że dużo jem. Synku, nie przejmuj się nimi, ale jedz szybciej zupkę, bo mi wanna potrzebna. Pani pyta Jasia. Jasiu, jakiego znasz największego lenia? A kim jest leń? To taka osoba, która nic nie robi, tylko stoi i się patrzy, jak inni pracują. A, to moja nauczycielka od matematyki. Test psychologiczny. Lekarz czyta tekst uczestnikowi. W niedzielę miał miejsce wypadek. Tir uderzył czoło w osobówkę. Wszyscy zginęli. Kierowcy odpadła głowa. Kierowca jako jedyny wyszedł z samochodu, wziął głowę pod pachę i poszedł do najbliższej apteki. Kupił plastry i przykleił głowę i pojechał dalej w trasę z resztą pasażerów. Uczestnik psychotestu przerywa lekarzowi i mówi: proszę pana, w tej historii jest coś nie tak. Przecież apteki w niedzielę są zamknięte. Ginekolog zaczepia na korytarzu kolegę gastrologa i mówi: stary, mam taką pacjentkę, która ma łechtaczkę jak grejpfrut. Stary, nie mam czasu na głupoty. No ale chodź, na chwilę zobacz. Po kilku próbach kolega dał się namówić. Wchodzą do gabinetu ginekologa. Gastrolog patrzy i mówi: stary, ale ona wygląda całkiem normalnie. No ale weź, spróbuj. Panna młoda żali się swojej mamie. Mamusiu, od ślubu ani razu się nie kochaliśmy. On tylko leży i czyta książkę, a minęło już 5 dni. W ogóle na mnie nie zwraca uwagi, jakby mnie istniała. Córciu, ja się położę dzisiaj zamiast ciebie. Teściowa wśliznęła się do łóżka i leży. Po chwili zięć wkłada rękę pod kołdrę i w majtki. Teściowa wyskoczyła z łóżka i pobiegła do córki. Córciu, on po chwili zaczął się już do mnie dobierać. Tak, tak. Palec zmoczy, kartkę przełoży i dalej czyta. Jaś z Małgosią wybrali się w góry na wycieczkę. Na cały tydzień zamieszkali w górskiej chatce. Ale że było bardzo zimno, to Jaś poszedł po drewno. Gdy wrócił ze skrzynką drewna do chaty, od progu mówi: kochanie, jak bardzo zmarzły mi dłonie. Małgosia na to: to włóż mi je między uda i się ogrzeją. Drewna nie starczyło na długo i Jaś musiał iść kolejny raz. Gdy wrócił, mówi: Małgosiu, ale zmarzły mi dłonie. Małgosia wkurzona tą sytuacją mówi: może niech w końcu zmarzną ci uszy. Porwana teściowa. Dzwoni telefon, facet odbiera i słyszy: porwaliśmy twoją teściową. Okup wynosi 500 000 zł. A jak nie dam wam kasy? To ją sklonujemy. Patrz, to ja. Idą dwie nietrzeźwe koleżanki ulicą. Jedna pokazuje palcem na wysoki blok i mówi: widzisz tam ten żółty blok? No tak. A widzisz ten balkon na 3. piętrze, gdzie się pali światło? Tak. To jest moje piękne mieszkanie. A widzisz tam tą blondynkę, co całuje mojego męża? Widzę. To ja.